Hello! Witamy serdecznie wszystkich w następnym odcinku Pokaż, co potrafisz! Przychodzę sobie właśnie z rynku bielskiego, gdzie kręciłem zespół Zakopower w takiej imprezie święto na Starówce. No i wchodzę na kanał do Maximusa, bo sobie sam siedział. I Maximus mówi, kurwa, ale meczyk teraz gram, ja pierdolę. Ja mówię, jaki? O, Susto! Ilu już zabijesz? No, już zajebałem 9, jadę po 10. A, ci! Tego nie powinienem mówić. Dobra, nieważne. Dobra, już koniec oglądania. Z nami też jest Kwiatek i Maximus. Maximus i Kwiatek, czyli nasi klanowicze z klanu Who is Next. No i właśnie oglądam ten meczek i zerkamy my wszyscy, co on tu zrobił. Cześć, Maximus. Siema, siema. Cześć, Kwiatek. Siema, siema. No i tak, jesteśmy na mapie Malinówce, ja ją odpaliłem w wersji tego patcha 8.10, ponieważ... Nie pokonamy. Ponieważ jest ładniejsza grafika, no, więc zerkamy na to. Dobra, słuchaj, Max, powiedz mi na początku, co tu masz za lufę, masz w ogóle go na fulla zrobionego? Tak, jest wymaksowany, jest to 122 z KW1S, mam dosyłacz... wentylację i siatkę. Woziłem wcześniej lornetę, ale przez to, że teraz jest event na szóstkach, to gramy dużo w plutonie, więc nie potrzebowałem lornety. Ustawiłem go na maksymalne camo. Czyli maksymalne camo. Tak jest. I powiedz mi, czyli też decydujesz się na robienie tej misji na ISA 6, tak? No staram się. Już prawie wbiłem ruskich, kończę niemieckich też, także idzie. Ale jak? Prawie już 100 tysięcy masz prawie? No na ruskich mam coś koło 80, a na niemieckich coś 60 parę. Czyli jak twoim zdaniem, czy to jest strasznie trudna misja, czy nie jest tak źle do zrobienia? No trzeba mieć zaparcie straszne, nie? Mhm, i nie ma opierdalania się, nie? No trzeba na zmiany lecieć. Znaczy szczerze, ja mam 4 szóstki teraz, także po prostu jak kończę jakiś mecz i druga jest w bitwie, no to lecę następną i na zmianę lecę. No, bo ja mam na przykład 6 szóstek, ale zauważyłem ostatnio, że też mam na przykład MT-25 szósty light rosyjski i jak głupi nie grałem nim, a też można nim grać. Kupię sobie chyba jeszcze V-kę 3601, żeby mieć dwa Niemcy. Przez to jeszcze bardziej przyspieszy mi realizację tej misji, ponieważ gwiazdki się liczą. A pamiętajcie, że za kilka dni będą 3 dni gwiazdek razy 5. Więc wtedy, jak macie na przykład dwa czołgi danej, możecie w jeden dzień zrobić w dobrych meczach około 15 tysięcy ekspa, no, no, sporo. Żeby nie było akcji tak jak kurwa z tym podwójnym, że nie zalicza. Nie, gwiazdki zalicza. Gwiazdki zalicza. No miejmy nadzieję, że nie będzie, bo ty, Kwiatek, zrezygnowałeś, nie? Z realizacji. No jakoś nie mam czasu zbytnio na wpijanie. Dobra, i czołgu brakuje. Słuchaj, tak wracając do walki, jest to mapa Malinówka. Przypominamy, czołg 6 tieru, Tedek rosyjski, Su-100. Dobra, to może teraz tak, ty ile już dużo meczy rozegrałeś tym czołgiem? Wiesz co, chyba około 200. Jaki on ma szybkość przeładowania? Bo coś szybciutko widzę. No na tej 122 przy trzech perkach, mając wykąpane siostry, mam 10.46 chyba, coś takiego. 10.46. No. Jak na szósty tier, to chyba jest najlepszy obrażenia na minutę, nie? No tak, to jest, ładuje co 10 sekund 390 średnio, nie? A jak widać, że często wchodzi powyżej 400, także... Naprawdę fajnie się strzela. No, to jest lufa z ISA zwykłego chyba, nie? Chyba tak, no. To jest ta podstawowa 122. A z celnością ta lufa? No jak widać... Na 300-400 metrów wchodzi, nie? No. 340 metrów i w zasadzie czołg jest cały objęty kółkiem celownika. Jakim łukiem w ogóle napierdala, nie? Ten pocisk. No. Tak, lekko leci taką właśnie a la troll. Ale będzie później widać, że na tym dziale gold jest słabszy od pocisków standardowych, nie? Spokojnie, ty się śmiejesz, Kwiatek, ale w patchu 9.12 kamienie będzie można przebijać hajkami. No ja bym się cieszył, jakby były takie wyrwy w ziemi. O, to był dobry strzał, nie?
Tak, prościutko we włas. Dobra, czyli Maximus, mnie jeszcze nie było, ja jeszcze nie przyszedłem, ja przyszedłem jak miałeś jeszcze więcej killi, nie? Tak, tak, chwilę później. No teraz tutaj już widziałem, że lewa strona jest pusta, także żeby się nie narażać, postanowiłem zjechać, co będzie zaraz widać, i zacząć samemu spotować, bo ten czołg, mam kupiony kamuflaż, jak widać, na 7 dni, plus załogę na pełne kamo. Tak naprawdę mogę podjechać do wroga na 70-80 metrów i ruszać się w krzakach i on mnie nie widzi. To jest niesamowite. Teraz takie pytanie dla widzów, bez nagrody. Ciekaw jestem, czy ktoś pamięta to piwo. Okej, dość. Napiszcie, jeżeli ktoś pamięta, to niech napisze skąd, czemu, dlaczego i tak dalej. Więcej tylko nic bez... nie powiem. To nie wygooglować tylko, nie? Co? Żeby tylko nie szukali w internecie, tylko... No, ale dobrze by było, pamięta, to... fajnie by było, jeżeli ktoś pamięta, to na pewno jest przynajmniej starszy ode mnie, nie? Dobra, to zdrówko. Wasze zdrowie, tak jest. Chociaż nie do końca, teraz też można kupić. No, akurat w Tesco, reklamuję Tesco. Sobie dzisiaj kupiłem właśnie, wracając z Zakopaueru. Zakopauer, bardzo fajny zespół. Ten przystojny wokalista tak wyglądał na takiego... takiego skromnego, ja tam wbiłem z kamerą. Karpiel Bułecka, a widziałeś może Alicję Pachlendę Curuś gdzieś tam ten w zapleczu? Nie. Bo oni ponoć razem. O, i tutaj popełniłem błąd, bo wychyliłem się, myślałem, że będę nadal niewidoczny, a tu przede mną stał BDR. I czy świecił? I dlatego przyjąłeś... Nie, nie zaświecił mnie. 160 metrów, dopiero po strzale się zaświeciłem. No, teraz. No. Ale myślałem, że zdążę załatwić, zanim dostanę, a tutaj dostałem dwie niepotrzebne... Czyli co, specjalistę już masz zrobionego, nie? Jeszcze nie, teraz. Teraz dokładnie. O nie, no sześciu. Aha, czyli teraz. Ty masz... Opóźnienie ma Maximus jakieś, bo teraz na przykład strzela u mnie w PZ albo V-kę, chuj wie, co to jest. No, teraz zabił. Siódmego zabił. No to ustawialiśmy na 10 sekund przed, czy jak? No tak! To nie ma Atari. No teraz u siebie zabijam V-kę 3001H. A, no to po... Czyli 10 sekund gdzieś mamy... No nie wiem czemu jakoś tak wyszło. No trudno. W każdym bądź razie już zniszczyłeś 8 celów. Powiedz mi, czy ten wynik to jest twój najlepszy mecz w ogóle? Chyba nie. Nie, jeśli chodzi o expo, nie, miałem gdzieś na lwie chyba więcej. Ale jeśli chodzi o ilość killi, to tak, bo nigdy nie zrobiłem więcej niż 8. A właśnie, nie mówmy ile, a ty... Ale muszę się pochwalić, bo to był mecz esetką, tak, na 10 tierach, tam był koło banów, na Himmelsdorfie jeszcze, jak esetka miała wieżę z tyłu, gdzie była twarda i dobra dosyć skrapa, to się dało nią grać. I tu już byłem chyba, przyszedłem, wbiłem na kanał i mówię, siema Maximus, i ty mówisz, o kurwa, ale fajny mecz wale, bo już zabiłem 9, nie? Tak, mniej więcej, czyli twój pierwszy w życiu pull, medal pulla, nie? Wiesz co, niby można powiedzieć... Pull jest za 10. Za 10, no właśnie. No teraz ma tego Waltersa, czy kogo no, tam? No, Gabriana Waltersa. I teraz patrzcie, już nie miałem pocisków zwykłych, teraz załadowałem Golda, już ci Faja też mówiłem, nie? I patrzcie teraz, co się będzie działo z tym KW1S-em. Czyli Gold nie jest taki wspaniały, nie? Pierwszy strzał w ogóle poza kółko. Nie przycelowałeś do końca, nie? No. Czyli ty jesteś w tym samym momencie, co my. Teraz już tak, przesunąłem sobie, no. I teraz drugi strzał. Benz, ding. No to za szybko chyba trochę. Ale zobaczcie, jaką on ma sznytę przez całą maskę. Nie, kropkę zrobiłeś. Patrz teraz. Kolejny gold. No bo... Nie wiem, no jest taka... O, lol. Trzy goldy failowe, nie? No ale strasznie. Jest taka teoria, że te goldowe pestki za kredyty są bardziej przyjebane niż takie, jakbyś normalnie kupił. Tylko te kumulujące pociski, bo podkalibrowe wchodzą lepiej, nie? Tylko jakie mają mniej penetracji. Kurwa? Kumulujące są na przykład na esetce. To są właśnie te same pociski. O i teraz ostatni czołg, KW2, które... Nie wiedziałem jaki ma działo, bałem się go trochę. Ty fajna fałka, pyta się ciebie, will I go cup, nie? Czyli miałeś drużynę, można powiedzieć, która chciała ci pomóc, nie? No właśnie w tym momencie już on mi nie chciał pomóc. Miałem nadzieję, że to KW2 jako wielka...
no nie wiem jak to nazwać, budynek jeżdżący, tak? Nie zaświecił się. Czyli jak w ogóle oceniasz ten czołg, jeżeli chodzi o tą misję na ISA 6? Świetnie się nim zbiera EXP? SU-100, tak, no mam SU-100 i KW-2 właśnie, bo oba czołgi sobie doskonale radzą na szóstkach, to w ogóle zabawa jest jak widać. A i z siódemkami sobie doskonale radzi i niektóre ósemki też przebije, nie? 175 penetracji na podstawowym pocisku, także... Ale sama linia tych ruskich jest po prostu wyśmienita. Tak jest. Od początku do końca. Od samego początku, no jest... Przecież ja jestem cały podjarany tym SU-85B. Na 400 meczy mam, nie wiem, chyba 60 specjalistów. No po prostu jest zajebisty i co każdy po prostu czołg jest świetny, nie? No, niesamowity jest jego kamuflaż, no naprawdę, mówię wam, grałem wczoraj chyba na El-Halufie i kolesie podjeżdżali pod górkę i mnie przez, stojąc ze skałką mi nie spotowali, a ja się ruszałem w krzakach. Także tam było chyba 60 parę metrów i mnie nie widzieli. A? No i ostatni koleś. Ze 107, chuj. Dobrze, nie miał trolla. No. Dobra, czyli 11 killi Maximusa. Zerkajmy na wyniczki, czyli... Czemu taki nick nie zapytałeś? Niby... Co? Co? Czemu taki nick? Żeby Maximus... czemu w grze masz nick Maximus? A, bo jestem fanem Gladiatora. To czemu masz L po środku? Ale na początku jak wchodzicie, nie, na ten wynik, patrzycie się, to można orzec, ja pierdolę, nie? 5228 expa pojedynczego? Nie, spokojnie. Dzisiaj jest razy 2, więc tak naprawdę tego jest 2614, tak? Tak jest. 2614, prawie 5000 obrażeń, 11 killi. No, dałeś z penetracją 19 strzałów, ale z takim damage'em, no to idzie nieźle. Na klatę przyjąłeś nawet trochę wyświetliłeś. Zarobiłeś niby niedużo, ale dlatego, że tych goldowych, brakło ci normalnych pocisków. I tak naprawdę te goldowe były bezsensowne, bo waliłeś w KW-1S, 3 goldowe nie wpadły, nie? No, już teraz wiem, że zdejmę wszystkie. No, więc tak naprawdę używanie goldowych pocisków nie zawsze. Niektórzy naprawdę wkurwiają się na goldowe pociski. Dobra, czyli w poniedziałek mamy nowy patch, być może na 95% nowy patch 80. I wtedy kupujemy Japańca i ci, którzy robią misję, czyli ja i Maximus, to kupujemy i robimy ISA 6, nie? Tak, no to co, jeżeli ktoś by mnie już nie widział, no to życzymy wszystkich wesołych świąt. Oczywiście ja jeszcze jakieś filmiki przed Wigilią zrobię. No i nie zapominajcie pozdrawiać Fai podczas meczy. A właśnie, słuchajcie, bo kwestia jest taka, że Kwiatek, ty trochę cię denerwuje to, że wszyscy chcą mnie pozdrowić, jak wchodzisz do gry, nie? Nie, znaczy się nie tylko mnie, wiesz. Dużo jest, Faję pozdrawiają, Faję pozdrawiają. Wiesz, to nie przeszkadza, nie? No ja wiem, po co pozdrawiać, tak, jak można... Róbcie tak częściej, jak tylko nas widzicie. Zawsze, no nie zawsze wiem, z chęcią jest odpiszemy. Nie wiem, jaki jest sens tych pozdrowień, bo i tak, kurwa, nikt nie pozdrowi. Słuchajcie, no bo... nie, powiem wam, że możecie pozdrawiać, nie? Bo akurat piszą do mnie, Faja, dzisiaj mnie 100 pozdrowiło, nie? Ja mówię, dawaj niki, nie? On mówi, nie zapisałem. Więc no niestety nie zapisują, nie robią tych screenów. Ja nie wiem dokładnie kto, kiedy mnie pozdrawia. Ale no to czekaj, w każdym razie... Pozdrawiał cię Edek321, pozdrawiał cię Hermes821, pozdrawiał cię Andrzej, pozdrawiał cię... Andrzej.pl? No też, też Andrzej.pl i Andrzej.pl1 też cię pozdrawiał. Pozdrawiał cię i tak w kółko można przecież. No dobra, dziękujemy i tyle. I w zasadzie tyle i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Pozdrawiam Faję. Pozdrówcie Faję.